Zatrzymano kierowcę, który staranował kolarzy i zabił człowieka. Był pijany, wjechał w grupę kolarzy. Zatrzymano sprawcę. Policja zatrzymała kierowcę, który wczoraj wieczorem wjechał w grupę 14 rowerzystów w miejscowości Przypki Koło Tarczyna na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Mężczyzna był pijany. Zdjęcia z wypadku publikuje na Facebooku portal Wawa news 24. Potwierdzajmy, że w nocy zatrzymaliśmy do sprawy 45-latka. Miał 1 promil alkoholu w organizmie, powiedział w czwartek rano rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczek. Poszukiwania mężczyzny trwały w nocy ze środy na czwartek. Policjanci prowadzili intensywne czynności, sprawdzili wiele miejsc, dodaje rzecznik KSP. Zatrzymany to mieszkaniec gminy tarczy. Tam, gdzie mieszkał, znaleziono też samochód, którym wjechał w rowerzystów. Auto zostało odholowane na policyjny parking i zabezpieczone. W chwili obecnej mężczyzna przebywa w naszym policyjnym areszcie. Czeka na czynności z udziałem prokuratora, informuje policja. Dwie spośród czterech osób, które zostały ranne i przewiezione do szpitala, zostały już wypisane do domów kierowca wjechał w rowerzystów i uciekł. Strażacy zgłoszenie o wypadku w miejscowości Przypki koło Tarczyna na Mazowszu dostali wczoraj około o godzina 19:50. Okazało się, że czterech rowerzystów jest poszkodowanych, trzech ze złamaniami kończyn dolnych i górnych oraz jeden nieprzytomny, wobec którego czynności reanimacyjne prowadził zespół pogotowia, powiedział w środę RMF FM rzecznik straży pożarnej z Piaseczna Młodszy. Brygadier. Łukasz Darmofalski. Mimo podjętej reanimacji rowerzysta zmarł. Na miejsce skierowano trzy karetki i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja poszukiwała kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Młodszy brygadier. Karol Kroć z Pruszkowskiej Straży Pożarnej poinformował wczoraj, że krótko przed tym, jak doszło do potrącenia rowerzystów, prawdopodobnie ten sam kierowca omal nie przejechał strażaka z OSP, który brał udział w akcji gaszenia ciągnika w miejscowości Krakowiany w Powiecie Pruszkowskim. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że był to ten sam samochód, który później uczestniczył w zdarzeniu z grupą kolarzy, podkreślił.